Na całym świecie jest rozmieszczona sieć stacji meteorologicznych, które na bieżąco monitorują parametry pogodowe. Widzisz teraz pomiary temperatury ze stacji Wostok na Antarktydzie, jednego z najzimniejszych miejsc na Ziemi. Te informacje i wiele innych są przedstawiane na wykresach. W stacjach meteorologicznych pomiary wykonywane są w odpowiednich odstępach czasu, na przykład co godzinę. Pracownik stacji odczytuje wskazanie termometru i zaznacza odpowiednie punkty na wykresie, takim jak ten. Albo ten, który widziałeś przed chwilą, ze stacji Wostok na Antarktydzie. Oś pozioma jest osią czasu. Zaznaczono na niej kolejne godziny, w jakich wykonywane były pomiary temperatury. Oś pionowa to temperatura. Każdy pomiar został przedstawiony jako punkt na wykresie. Jego pierwsza spółrzędna to godzina, w której pomiar był wykonany, a druga to odnotowana temperatura. Odpowiemy teraz na następujące pytania. Jaka była temperatura o godzinie 11, a jaka o godzinie 17? Znajdźmy na osi czasu godzinę 11. Jest tutaj. O godzinie 11 temperatura wynosiła 3 stopnie. O godzinie 17 temperatura wynosiła 2 stopnie. O której godzinie temperatura wyniosła 6 stopni? Znajdźmy tutaj temperaturę 6 stopni. Jest tutaj. Zauważ, że taka temperatura wystąpiła dwukrotnie. O godzinie 13 oraz o godzinie 16. O której godzinie było najcieplej, a o której najzimniej, jaka była wtedy temperatura? Musimy najpierw znaleźć na tym wykresie najwyższą i najniższą temperaturę. Ile wynosi najwyższa temperatura? To 7 stopni. Taką temperaturę odnotowano o godzinie 15. A jaka jest najniższa temperatura? To minus 3 stopnie. Taką temperaturę odnotowano o 8 rano. W jakich godzinach można się było spodziewać opadów deszczu, a w jakich śniegu? Deszczu możemy się spodziewać, kiedy temperatura jest wyższa niż 0 stopni. Temperatura większa od 0 stopni jest zaznaczona w tej części wykresu. To oznacza, że deszcz mogliśmy się spodziewać pomiędzy 10 a 18. Śnieg z kolei pada, kiedy temperatura jest niższa niż 0 stopni. W tej sytuacji odpowiadają te punkty leżące w tej części wykresu. To oznacza, że śniegu mogliśmy się spodziewać między 8 a 10? Zróbmy teraz trochę miejsca na planszy i odpowiedzmy na ostatnie pytanie. Czy wyższa temperatura była o godzinie 10, czy o godzinie 14? Jaka temperatura była o godzinie 10? O dziesiątej było 0 stopni, a o godzinie czternastej? O czternastej było 5 stopni. To oznacza, że wyższa temperatura była o godzinie czternastej. Zobacz, jak wiele informacji. Udało nam się odczytać z jednego prostego wykresu. Jest to jeden z powodów, dla których są one powszechnie wykorzystywane w różnych dziedzinach życia. Zauważ też, że każdej godzinie została przyporządkowana dokładnie jedna temperatura. Wiesz już, że takie przyporządkowanie nazywamy funkcją. Teraz zadanie dla Ciebie? Oto przykładowy wykres temperatury? Za chwilę pojawi się tutaj kilka pytań. Zatrzymaj film po każdym z nich, odpowiedz, po czym porównaj swój wynik z moim. Gotowy? To do dzieła. Jaka była temperatura o godzinie 10, a jaka o godzinie 14? O dziesiątej temperatura wyniosła 12 stopni. A o czternastej 14, 14 stopni. O której godzinie temperatura wyniosła 15 stopni?

O godzinie 11 temperatura wynosiła 13 stopni. A o godzinie 13 16 stopni. W ciągu dwóch godzin temperatura wzrosła o 3 stopnie. O której godzinie było najchłodniej? O której najcieplej, najchłodniej było o godzinie 10. Wtedy była najniższa temperatura. Najcieplej było o godzinie 13. Wtedy była najwyższa temperatura. Zrobię teraz trochę miejsca na planszy. I odpowiemy na kolejne pytanie. Jaka była różnica między najniższą a najwyższą temperaturą? Najniższa temperatura to 12 stopni, a najwyższa 16. Różnica między nimi wynosi 4 stopnie. Zauważ jeszcze raz. W każdej godzinie przyporządkowano dokładnie jedną temperaturę. Takie przyporządkowanie jest funkcją. Na wykresach temperatury na osi poziomej zaznaczamy zwykle czas, a na osi pionowej wartość temperatury. Każdy punkt na wykresie oznacza temperaturę zmierzoną w danej chwili. Na naszym wykresie o 10 temperatura wynosiła 0 stopni, a o 14 5 stopni. Był to kolejny film dotyczący funkcji. Zobacz inne filmy z tej playlisty oraz polub nasz fanpage na Facebooku Pistacja TV.